Siemaneczko, szybki odcinek, 5 ciekawostek inwestycji Browary Wrocławskie. Ja nazywam się Patryk Nocek, lecimy z tematem. Klub mieszkańca Browary Wrocławskie. Mamy tutaj kilka ciekawych artefaktów. Płytki żeliwne, które kiedyś były tutaj na posadzce, słupy, które podtrzymywały kiedyś stropy w tej inwestycji oraz drzwi, które zostały zdemontowane i są tutaj zamontowane jako właśnie taki ciekawy artefakt. Przestrzeń, w której się znajdujemy, jest możliwa, mogą z niej korzystać wszyscy mieszkańcy całej tej inwestycji. Jest tutaj 1100 mieszkań i każdy z tych mieszkańców może tutaj przyjść, urządzić urodziny dla dziecka, zrobić spotkanie biznesowe czy popracować na przykład na home office. Wrocław, naste piętro, widoki za $1 000 000. Zobaczcie, jak widać tu pięknie Odrę i całą panoramę miasta. Oprócz tego mamy pod sobą balkony prefabrykowane, obok siebie zabudowy szklane, które służą temu, żeby dźwięk nie dostawał się z zewnątrz tutaj do wnętrza. I je oczywiście możemy otworzyć i mieć normalny, klasyczny balkon. Mamy też tutaj takie żebra, które ciągną się przez cały budynek. Daje to po pierwsze piękny architektoniczny wygląd całego budynku, ale również one odbijają dźwięk i sprawiają, że tego dźwięku mniej dociera tutaj do wnętrza. Zabytkowe wiatrownice kiedyś były zamontowane na kominach browarów wrocławskich, a teraz jest to świadek historii, taki element dekoracyjny tej inwestycji. Starzy mieszkańcy Wrocławia mogą zwrócić uwagę na to, że są one praktycznie w tym samym miejscu, w którym były tutaj kiedyś. Czy widzieliście kiedyś stajnię, która była zlokalizowana na pierwszym piętrze? Wyobraźcie sobie, że kiedyś konie wchodziły tutaj po tej pochylni na pierwsze piętro i spędzały właśnie noc na górze. Tam był żłób, zresztą one są zachowane, i te kółeczka, do których konia się przypinało. Także w ogóle niesamowita historia, a dzisiaj jest tutaj klub fitness, z którego mieszkańcy mogą korzystać na co dzień. Dajcie znać w komentarzu na dole, jakie znacie inne ciekawostki z inwestycji, w których mieszkacie lub pracujecie. Po lewej stronie pojawiają Wam się inne ciekawe materiały do obejrzenia, a po prawej stronie możliwość subskrypcji mojego kanału. Patryk Nocek, cześć, cześć!